29 marca wspominamy błogosławionego Jana Hamleya, prezbitera i męczennika. Wiele faktów z życia Jana pochłonęły mroki historii. Żył i działał w XVI wieku w Cornwallii w trakcie prześladowań kościoła katolickiego w Anglii. Zajmował się archiwizacją dokumentów. Wiadomo, że Jan po przeczytaniu jednej z książek księdza jezuity Roberta Personsa nawrócił się na katolicyzm. Żeby uniknąć prześladowań w rodzinnej Cornwallii, gdzie był znany, wyjechał do Londynu. Tam Jan nawiązał kontakt z miejscową parafią i kapłanem katolickim. Następnie udał się do miasta Reims na północy Francji, gdzie studiował i 22 września 1584 roku przyjął święcenia kapłańskie. Już jako kapłan powrócił do kraju i zachowując wielką konspirację, posługiwał prześladowanym katolikom. Po około półtora roku, po Wielkanocy w 1586 roku, pewien znany mu służący zdradził go i doniósł władzom, że jest księdzem. Wtedy Jana pojmano, osądzono i osadzono w więzieniu w mieście Taunton na północno-zachodniej części Anglii. W czasie odbywania swojej kary Jan wyparł się wiary ze strachu przed cierpieniami i śmiercią. W ten sposób uciekł z więzienia. Następnie udał się do miasta Salisbury na południu Anglii i dalej w ukryciu pełnił funkcję kapłana. Tamtejszy anglikański biskup w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zarządził rewizję w domach katolików, spodziewając się, że będą oni się tam gromadzić na modlitwach. W czasie przeszukań znaleziono księdza Jana i go aresztowano. Z panicznego strachu w czasie procesu sądowego znów wyparł się wiary i wydał nazwiska innych kapłanów katolików. Przekazał bardzo szczegółowe informacje. Bardzo zdumiało to sędziów, dlatego nie chcieli mu w to uwierzyć i ciągle przetrzymywali go w więzieniu. Kolejny proces sądowy odbył się następnego roku w okolicach Wielkanocy. Ksiądz Jan wtedy znowu w obawie przed cierpieniami i śmiercią wyparł się wiary i ujawniał szczegółowe informacje o kapłanach i katolikach świeckich. Wydawał tych, którzy go ukrywali, którzy mu pomagali i z którymi współpracował. Sam bał się cierpienia i śmierci, a skazywał na nie innych. Następnego dnia, kolejny raz pytany przez sędziów, wyparł się wiary. W trakcie procesu zarządzono krótką przerwę. Wtedy Jan stanął i rozmawiał ze współwięźniami pod nadzorem Straży Więziennej, kiedy stało się coś niezwykłego. Do Jana podszedł nieznany mężczyzna i dał mu jakieś listy, które przeczytał. Nagle zaczął głośno płakać. Jedne źródła podają, że tym, który podał mu owe tajemnicze listy, był jeden ze współwięźniów, a inne, że był to jego anioł stróż. Sędziowie, zdziwieni jego zachowaniem, pytali o powody zaistniałej sytuacji. Wtedy Jan głośno i wyraźnie powiedział, że odwołuje wszystkie swoje zeznania. Wyznał wiarę katolicką i przynależność do kościoła katolickiego. Publicznie i szczerze żałował tego, że zaparł się wiary, ale teraz stanowczo wyznawał ją ze łzami. Przepraszał Boga za swoje tchórzostwo. Zgodnie z ówczesnym prawem obowiązującym w Anglii, przyznanie się do wiary katolickiej i przynależność do kościoła katolickiego było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Wyrok Jana wykonano około Wielkanocy 1587 roku. Ksiądz Jan oddał swe życie za wiarę w Pana Jezusa. W Anglii czczony jest jako męczennik. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.